Władze szpitali powiatowych w regionie biją na alarmy i włączają syrenę, taką samą, której używają żeglarze w trudnej sytuacji, na przykład we mgle. To jest ostatni sygnał, który przed chwileczką Państwo słyszeliście, który my, żeglarze, a wielu z nas jest, używamy w stanach ostatecznego zagrożenia i bezpieczeństwa. Chodzi oczywiście o problemy finansowe szpitali. Te mają za złe władzy, że koszt podwyżek dla pracowników służby zdrowia nadal obciąża budżety szpitali. Odnotowały one wzrost wyceny świadczeń na poziomie od 4 do 8%, podczas gdy wyliczenia mówią, że aby sfinansować wzrost płac, trzeba zwiększyć wyceny o ponad 22%. Dziś dyrektorzy szpitali alarmują, że zaczyna im brakować pieniędzy nawet na opłacenie ZUS-u. O swoich problemach rozmawiali dziś podczas obrad wojewódzkich Rady Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim. My tych oszczędności szukamy bez przerwy. Jesteśmy w takim chyba permanentnym stanie oszczędzania już od wielu, wielu lat. Natomiast, proszę Państwa, my oczywiście pewnie jeszcze gdzieś się da zaoszczędzić. Możemy jeszcze, nie wiem, wyłączyć tą przysłowiową żarówkę, przykręcić o 2 stopnie ogrzewanie, czy zrobić jakieś inne manewry, które pozwolą nam coś zaoszczędzić. Tylko że, proszę Państwa, w tej chwili w zdecydowanej większości szpitali ponad 80% kosztów to są koszty wynagrodzeń. Jesteśmy w takim momencie, że albo nie wypłacimy tych należnych pracownikom wzrostu wynagrodzeń, albo szpitale popadają w długi i ich dalsze istnienie jest zagrożone. Zdaniem dyrektorów i prezesów szpitali powiatowych obecna sytuacja może doprowadzić do likwidacji oddziałów, a nawet całych szpitali, a to spowoduje jeszcze większe problemy z dostępem do lekarzy. Według rządu od 1 stycznia rozliczanie kosztów ciepła będzie sprawiedliwsze. Co innego jednak w tej sprawie twierdzi strona społeczna, która w obowiązkowym montażu podzielników ciepła sprawiedliwości nie widzi. Sytuacja jest troszkę patowa, bo rozwiązania ustawowe są bardzo drogie i w zasadzie bardzo niezrozumiałe dla nas, a co dopiero dla naszych mieszkańców. I tutaj jest ten problem, który wielkich spółdzielni będzie dotyczył. Według specjalistów sam montaż podzielników ciepła nie prowadzi do oszczędności, bo na ich podstawie ciężko jest stwierdzić kaloryfer, którego lokatora był bardziej lub mniej odkręcony. Pomóc mogłaby szybsza termomodernizacja starych budynków wielorodzinnych. Takie inwestycje nie należą jednak do najtańszych. Żeby poprawić zużycie energii w budynku, potrzebne są duże nakłady finansowe. I patrząc z punktu widzenia na przykład zarządu spółdzielni, czy zarządcy energii, prezesa, kiepsko widzę możliwość z realizacji oszczędności energii w wyniku procesów termomodernizacji. Na razie w kwestii podzielników ciepła oraz sprawiedliwego rozliczania kosztów zużycia dochodzi do wielu spotkań. Dziś takie spotkanie odbyło się w Katowicach. Na ten moment na razie rozpoczynamy konsultacje, rozmowy. No i zobaczymy, na pewno temat będzie kontynuowany jeszcze w Krakowie. Zebrane wnioski mają zostać przekazane do ministerstwa. W spotkaniach biorą udział nie tylko pracownicy spółdzielni czy członkowie wspólnot mieszkaniowych, których problem dotyczy najbardziej. Jesteśmy zainteresowani jak największymi oszczędnościami, mimo że żyjemy z tego, ile ciepła sprzedamy. Ale z drugiej strony też mamy świadomość tego naszej misji. Mamy dostarczyć ten komfort cielny, ale w określonych warunkach, powiedzmy sobie, klimatycznych. I w trudnych czasach, w których przy zapowiadanym zimowym chłodzie ciepło może być w kraju na wagę złota. W ubóstwie energetycznym żyje około 15% Polaków, a ten odsetek będzie się zwiększał. Policja z Jaworzna zatrzymała 30-letniego mężczyznę, który w środę rano atakował przechodniów gazem pieprzowym. Łącznie napadł na 3 osoby. Pierwszy atak miał miejsce po godzinie 6 przy ulicy Grunwaldzkiej. 30-latek psiknął gazem w twarz mężczyźnie i próbował mu wyrwać plecak. Chwilę później, nieco dalej, zaatakował kobietę i uciekł. Następnie psiknął w twarz kolejnej kobiecie i ukradł jej torebkę. Po kilkunastu godzinach policji udało się namierzyć sprawcę. Policjanci docierają do tego mężczyzny w miejscu jego zamieszkania w godzinach popołudniowo-wieczornych. Odwiedzają go w jego miejscu zamieszkania. No jest on bardzo zaskoczony wizytą policjantów. No w trakcie czynności policjanci w tym miejscu zamieszkania ujawniają dokumenty, torebkę tej właśnie kobiety, która została jako ostatnia poszkodowana w wyniku działania tego sprawcy. Dodatkowo znajdują policjanci narkotyki w postaci najprawdopodobniej mefedronu. Zatrzymany mężczyzna jest dobrze znany policji, był już wcześniej karany, odbywał karę pozbawienia wolności. Najprawdopodobniej odpowie za rozboje, grozi mu nawet 12 lat więzienia.
Twoje światło, nasze bezpieczeństwo. To akcja policji, która ma uświadamiać kierowców o tym, jak ważne jest sprawne oświetlenie w samochodzie. Tym bardziej w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko robi się ciemno. Każdy jest świadomy tego, że ma nowy samochód i technologia to zrobi za niego. Ale to tak naprawdę my kierujemy i my powinniśmy być odpowiedzialni za to, w jakim stanie jest nasz samochód. Często zdarza się też tak, że w trakcie jazdy oświetlenie samochodu może ulec zepsuciu. Dlatego warto wozić ze sobą dodatkowe żarówki, aby w razie kontroli uniknąć mandatu. Policja, która zauważy taki pojazd, któremu się żarówka na przykład spaliła podczas kontroli, to w tym momencie zasugeruje wymianę żarówki na miejscu. Każdy kierowca powinien taką żarówkę w swoim pojeździe posiadać, powinien taką usterkę usunąć na miejscu, aby w tym momencie pojazd był w pełni sprawny. Od stycznia do października tamtego roku policja odnotowała ponad 6 tysięcy samochodów podróżujących bez wymaganych świateł. W tym roku w porównywalnym okresie było ich ponad 4 tysiące. Jeżeli ktoś z drogi ma jakąś wątpliwość do ustawienia swoich świateł, zawsze na najbliższej stacji może zjechać i sprawdzić te światła. Po prostu tutaj nie ma jakby przepisu, który zabraniałby. Można podjechać, sprawdzić. Myślę, że wszyscy diagności do tego podchodzą z jednakowym zaangażowaniem, bo to jest nasze bezpieczeństwo na drogach. Akcja policji potrwa do 15 grudnia. Dołączają do niej diagności w weekendy 22 października, 5 i 19 listopada oraz 3 grudnia w wybranych stacjach diagnostycznych będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w swoich pojazdach. O tym, że na odcinku autostrady A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami są muldy, wiedzą wszyscy kierowcy poruszający się tą drogą. By choć trochę poprawić komfort kierowców, zarządca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, frezuje nierówności, bo remontu tego odcinka możemy spodziewać się najwcześniej w 2025 roku. Na razie GDDKiA otworzyło dwie oferty, które wpłynęły w ostatnim przetargu na wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji budowlanej. Obie firmy zmieściły się w przewidywanym przez zarządcę budżecie. Dodatkowo zarówno pierwsza, jak i druga oferta zakłada skrócenie czasu realizacji zadania z 14 do 12 miesięcy. Teraz trwa badanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Jeżeli wszystko sprawnie pójdzie, jest szansa na podpisanie umowy na przełomie tego i przyszłego roku. Termin na realizację zadania dla wybranej przez GDDKiA firmy jest przewidywany na 2024 rok, o ile w sprawie nie pojawią się żadne opóźnienia. Naprawa uszkodzonego odcinka drogi pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, jak przekazuje GDDKiA, ma być dużo bardziej kosztowna niż tak naprawdę budowa nowej drogi. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. Będzin potrafi zaskoczyć i to dosłownie. Miasto lubi organizować ciekawe akcje jak zaręczyny z miastem, czy też jak dzisiaj Europejski Dzień Seniora i z tej okazji aktywni seniorzy trafili na billboardy reklamowe w całym mieście, promując aktywne spędzanie wolnego czasu na emeryturze. Myślę, że tak, że jest dobry pomysł, bo przyciąga ludzi i coraz więcej ludzi zaczyna chodzić, zapisywać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najczęściej to jest poprzez pantoflową pocztę, ale taki plakat to też daje, czyli ja jeszcze nie widziałem tego billboardu, bo to dopiero się zaczyna akcja, ale myślę, że to dobry pomysł. Dopiero się zapisałam, natomiast jestem już członkiem chóru Będzińskiej Muzy od 4 lat, także 2 razy w tygodniu. No i oprócz tego jeszcze na zumbę chodzę i jeżdżę na wycieczki różne także. Będzińscy seniorzy należą do grupy tych aktywnych, uczą się fotografii, jogi czy uprawiają sport. Tak jak pani Bogumiła, która dziennie jeździ minimum 40 km na rowerze. Ja bym chciała, żeby tak właśnie seniorzy spędzali aktywnie, tak jak ja, bo dlatego, że rower to jest niczym rehabilitacja i po prostu trzeba zdjąć ortezy z kolan, a wsiąść na rower, bo to mi daje naprawdę dużą satysfakcję. W Będzinie od 8 lat działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, do którego zgłosiło się już tysiące seniorów na przestrzeni tych lat. Dlatego też pomyśleliśmy, że warto byłoby pokazać, zaprezentować to, co się dzieje w Będzinie, właśnie w postaci takich billboardów, na których zamieściliśmy najciekawsze sylwetki osób. Oczywiście to jest tylko wąska grupa wybranych przez nas ludzi. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, natomiast dzisiaj, 20 października, obchodzony jest Europejski Dzień Seniora.